Siema, z tej strony Kuba 731, a to jest kolejny odcinek z serii Watch Dogs. W tym odcinku dalej będziemy kontynuować wątek fabularny i postanowimy wykonać misję dla... kolejną misję. Tym razem będziemy musieli pomóc Jordiemu, czyli dobry znajomy właśnie Aidena, czyli znajomy Aidena, którego poznaliśmy właśnie na początku gry, gdy złapaliśmy w końcu Morrisa. Jordi prosił o przysługę dla Aiden. Prosił przysługę od Aidena, żeby mu pomógł w jednym, powiedzmy, ze swoich zleceń. My akurat będziemy musieli pomóc, ale zanim przejdziemy, to tutaj mamy tutaj, proszę, aptekę, gdzie możemy ewidentnie kupić pewne, powiedzmy, zawartości. Hello. Właśnie, tabletki. Welcome. Czyli możemy tutaj kupować te różne, powiedzmy, atrybuty do wytwarzania po prostu przedmiotów. O, właśnie. Bo jak ostatnio wam... właśnie. Jak widzicie, mam z tej karabin szturmowy 416. Bo jak ostatnio pamiętacie, zrobiliśmy taki... Włamaliśmy się do... do właśnie jednego z centrum CTOS-u w poprzednim odcinku. I właśnie po tym włamaniu i dowiedzeniu czegoś niecoś, właśnie tutaj właśnie po tym mamy tą misję od Jordiego, więc bez przedłużania rozpoczynamy tą misję. Co to? What the hell, a fixer? I made too much noise in the loop. This guy's found me. Well, now I better find him. Okay. For his job, I'll have to wait. Czyli zanim przejdziemy do misji, musimy od zadania dla Jordiego, musimy pojechać tam. Najwidoczniej się nam w pewnym sensie włączyła misja multiplayerowa, czyli taki coś chyba w rodzaju jednej z misji samouczkowych w grze multiplayer. I to tutaj. Właśnie, to jest jedna z misji, czyli zanim przejdziemy do tego, jakby powiedzieć, zlecenia misji dla Jordiego, gdzie mu pomożemy, to musimy najpierw wykonać, jakby to powiedzieć, jedną misję online. Tym razem to będzie coś w rodzaju tego samouczka. Hakowany online, ofiara hakowania. Wrogi macher przyjął zlecenie hakowania online, by wykraść od ciebie dane. Znajdź machera, który cię hakuje, może on być nad lub pod tobą, ukrywać się na dachu, w pojeździe lub w tłumie. Profiluj Z każdego, kogo podejrzewasz o hakowanie. Czyli musimy wykryć, kto nas tutaj hakuje. Okej, znalazłem go. To jest ten haker. To teraz tylko go złapać. Okej. No proszę, złapaliśmy go jakoś. Zabiłeś 2x tetra tap. Punkty rozgłosu, okej. Ale wiecie, co jest tutaj dziwne? Ja nawet go nie dotknąłem, ja nawet nie zdążyłem włączyć F, ani go zastrzelić, a... jak już prawie go miałem, to nagle, jak przeskoczył, padł, zginął. Ale ja go nie zabiłem. I to jest dziwne. Okej, możemy obejrzeć samouczek tych zleceń. Aplikacja zleceń online. Aplikacja zleceń online nazwana też siatką, pokazuje, jak to wnosi się ciewą macherów, taką jak próby hakowania i śledzenia, zlecenia na wyścigi, odszyfrowania,
tryb swobodny online, zlecenia mobilnego CTOS-u, otwórz aplikację za pomocą smartfona lub z poziomu mapy. Czyli to są po prostu takie zlecenia na fioletowo. Tutaj mamy. Fixers are mercenaries, they work for a paycheck. Someone's issued a contract on me. That's bad fucking news. No. If I remember right, these guys communicate through the grid. Dobra. A... No właśnie. My to już przeczytaliśmy. Mój smartphone, wybierz aplikację zleceń. I patrzcie na to, to jest właśnie ta aplikacja zleceń. Tutaj mamy tak, śledzenie online, tryb swobodny online, odszyfrowanie online, hakowanie online, wyścigi online, wyzwanie CTOS-u mobile. I tych wyzwań jest naprawdę wiele. Z różnych miast. My jesteśmy akurat tutaj, w dzielnicy Tchelub i szczerze... Nie wiem, czy będę robił po prostu te wyzwania. Okej. Nie mówcie mi, że będę musiał znowu to robić. Serio? Zajmiemy się po prostu multiplayerem? Okej, okay, tutaj mamy. Obejrzyj rankingi, skakuj znajomego. No i w rzutach Chicago znajduje się wrogi maga, który zdobył potrzebne ci informacje. Zadanie zakakować telefon machera, zainstalować furtkę, wykaź dane i uciec, nim cel się odnajdzie. Nie krzywdź machera, skradzione dane będą bezwartościowe, jeśli coś mu się stanie. In fact, no time like the present. Let's see what kind of contract I can pick up. A da się po prostu to anulować jakoś? Czy nie, jednak... To znaczy, że muszę jednak. Dobra. A po prostu wykonajmy tę misję gry online. Zagłuszenie komunikacji w kuraniu. A dobra, sobie pograjmy w tę jedną w misję online. Skakuj gracza Gigin 33. Okej. Okej, skakowałem. Wow. A, musiałem go uniknąć. No niestety, misja niezaliczona. I patrzcie, punkty rozgłosu się zmniejszają. No, to pięknie. A, muszę jednak unikać. Kiedy go hakuję i jest inicjalizacja, to muszę go unikać. All right. I can deal with Jordy's job, some kind of driving contract, delivering a guy somewhere. Chociaż jeszcze raz spróbuję. This won't be a typical taxi service. Jeszcze raz spróbuję z tą misją hakowaniem. Po prostu chciałbym spróbować jeszcze raz. Może tym razem mi się uda, ale. Muszę akurat poczekać. Okej, jest. Akceptuję. Pogryz za machera. Jeden z najlepszych sposobów do napędzenia wrogiego machera jest poza tym. Okej. Wsiadamy za samochód i hakujemy. I hakujemy w biuro. Okej, inicjalizacja.
Okej, tutaj muszę poczekać, aż mi się to zapełni w 100% ta instalacja furtki. I po to, żeby coś się sprofilował. Okej, chyba musimy być przy tym terenie. Znaczy, powiem wam tak, te zlecenia z tym hakowaniem, że online wyglądają tak, że... Ale czy on mnie tutaj znajdzie? Nie znalazł mnie, dobra. Ale to wygląda tak, że te misje z hakowaniem online będą różnorodne, czyli takie odmienne, co daje akurat na duży plus. Jak nabije mi się na 100%. Okej, już jeszcze połowa dostała. Oho. Ale on jakoś mnie nie ściga. Jak widać tutaj. O nie. Okej, tu uciekamy. No i mnie sprofilował. Uderzył. Spróbujmy go jednak... Tutaj może uciekniemy na, jak to powiedzieć, na inną część. Co jest? Nie poszło, trzeba się bardziej to. Ale, ej, patrzcie, zaliczyliśmy jednak... To. Tak. The trick with these jobs is avoiding the cops. Ale sami widzicie, zaliczyłem tą misję online. To może nie skakowałem tak w 100%, ale jednak uniknąłem skopiowania. Dobra. Ale patrzcie tutaj, drzewko zdolności. O, mamy tutaj... O, mamy dwie punkty zdolności do wykupienia. To sobie zobaczmy, co możemy wykupić. Jazda, no niestety wszystko jest tak, wszystko jest tutaj zablokowane. Dobra, patrz. Akurat w tej zdolnościach i jazdy. No, możemy tutaj zająć się hakerstwem. Tak. Dużo tutaj jest akurat takich. Walka. Szybkie palce, zwiększa prędkość przełączania broni. To może to zmienimy jakieś umiejętności hakerskie. Co tutaj? Dodaj miejsce na baterię. To by się akurat nam by przydało. Dobra, akceptuję. I kolejne. Sterowanie koleją. Naciśnij Q, aby uruchamiać i zatrzymać pociągi i uciekać przed śladowcą. A to, co wykupują tutaj, jest miejsce na baterię. Okej. Okay. To? Przytrzymaj Q, aby podnosić lub opuszczać miejskie mosty. O. I przytrzymaj Q, blokady. Przytrzymaj Q, aby podnosić lub opuszczać pachołki w mieście. Na silniku w chwili, gdy błyska niebieskim diamentem, Q, aby eliminować pojazdy.
To akurat by mi się przydało, więc to też wykupię. Dobra, i to chyba wszystko. Jeszcze statystyki. No muszę jednak podnieść ten poziom reputacji. A tu statystyki. No, 3 misje. No, dużo będzie takich. Ale no... Klokowanie online. No... Zaliczone. Można powiedzieć. Dobra, to co? No to idziemy dalej. Może w końcu rozpocznijmy misję dla Jordiego. Jedźmy tam. Czy to przestępstwo? Ja na razie tego przestępstwa nie będę wykonywać. Jedźmy. Akurat jesteśmy... Kurde, jeszcze... Poczekaj. No, jesteśmy akurat w tej dzielnicy... Lub, gdzie akurat będziemy mogli... No, czyli tam, gdzie byliśmy. O, tutaj! Tutaj ostatnio zakończyliśmy właściwie... Tutaj właśnie... Byliśmy na początku. No, oczywiście... Gra nas oczywiście zapoznała z trybem online. Dobra, to co, rozpoczynamy. Oho, i klient Jordiego jest niezadowolony. Dobra, wsiądźmy do... Poproszę do tego sportowego autka i odbierzmy... I odbierzmy tego naszego klienta. Mamy radio. Pościg policyjny. Pościg policyjny składa się z trzech faz. Skan, unikaj żółtych okręgów. Właściwy pościg, zgub policjantów znikających z ich pola widzenia. Poszukiwania. Opuść szary okrąg albo ukrywaj się, aż upłynie czas. To, co mieliśmy na początku gry. Czyli te ucieczka przed policją. Dobra, i tutaj. Oho. I tutaj mamy. No pięknie, no i wykryli nas. Może tak, kryjemy się. No nie, nie też nas znaleźli. Uciekamy. Oj, coś tak czuję, że szybko tą misję nie ukończę. Uciekamy. Okej. Jeszcze raz. Akurat on nie mógł nam powiedzieć, gdzie... No, akurat to on nie mógł nam powiedzieć, gdzie on się ukrył. Nie, no bo skąd? No, mamy go po prostu... Po prostu poszukać go na obszarze... ...że tym. To jest według mnie... To będzie naprawdę dość upierdliwe. Przez policję. Ale dobra, spróbujmy. Ale to jest fajne auto. Muszę przyznać. To jest ten obszar. Dobra.
to może jednak pójdzie nam łatwo. O, patrzcie. A, widzicie? Dzięki temu możemy blokować i łatwo uciec stąd. Okej. I on jest akurat tutaj. Dobra. Co jest? Widzieliście to? Hope you have an invitation or you're dead. I'm the driver. Fuck, man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rules, your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. Ale widzieliście to? Normalnie Aiden, jaki błąd w tej grze pojawił się. Aiden przeszedł przez zamkniętą bramę garażu, naprawdę. Względne prowadzenie auta. By umknąć wrogiemu poszukiwaniu, opuść teren poszukiwania, nie dając się wykryć. Możesz również ukryć się w zaparkowanym pojeździe, naciskając F. To co ja akurat robiłem, zrobiłem. Uwaga, wrogowie mogą wykryć twój pojazd, jeśli będą w pobliżu. Naciśnij gaz, czyli W, aby ponownie uruchomić silnik w twoim pojeździe. Dobra. Just follow the route and keep an eye on it. Cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Okay, musimy jakoś stąd uciec. Jedynie możemy... Jedyna droga ucieczki jest... Kurde, mogłem jednak tam pojechać, ale do... A tutaj musimy uciec. Do tego punktu. That how your buddy wound up dead. Keep your head down. Dobra, unikamy ich. Okej, obawy włos, to dobra. Ale coś tak czuję, że to będzie duży problem. Okej. Okay. Yeah. Okay. Shit. My hands will stop shaking. You ever seen a guy shot in the guts before? Too many. Okej, ja jednak chyba uważam, że najlepiej jest jechać tymi, powiedzmy. Talk to me, I'm freaking out here. Przedmieściami, lepiej pojechać takimi, powiedzmy, przedmieściami. Czy takimi drogami, przy których nie jeździ właśnie policja. Listen, the cops are gonna want answers, which means your friend and an escort to the hospital. You said you've seen a lot of gunshots. How many of them lived? Lived? Let's okay, uwaga na śmigłowiec. Okay. Fuck, fuck, fuck. Jesus, I killed Andy, I know I did! To zamykamy. Okej, okay. Udało się jakoś. Uwaga, drogi. Okej. Okay. Okej, okay, tędy. Udało się, super. To teraz. Ale ten człowiek... Okej, ten klient właśnie tylko jest jakiś taki zestresowany, można powiedzieć. To nic dziwnego. Okej, ale patrzcie, udało nam się jakoś. I jednak musimy po prostu przejeżdżać po takich przedmieściach. Dzięki temu unikniemy właściwie tych całych patroli. Okej, no to podjedźmy. I zobaczmy. Fuck. That's Lucky Quinn. Why's the club boss meeting us? He's not meeting us. He's meeting you. Someone knew. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right?
I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. Shh. Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed what matters most. This is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. Yeah, it wasn't. No, calm now. It's all right. Calm. Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Your girl? No, sir. I was in a hurry. That's good. Very good. Whoa! Oh. That's a quick call! Whoa. Whoa! You can tell your employer I'll call again. If ever I need it. Another delivery. Wow. Lucky fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. And this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Okay, hey, how'd it go? You finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if he'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. Okej. Postępy w grze. Sprawdź swoje postępy za pomocą menu postępów w swoim smartfonie. Akurat tam weszliśmy. Zaznacz myszką żadną aktywność i naciśnij wybierz Enter, aby zobaczyć powiązane nagrody. Właśnie, bo za każdy postęp w przechodzeniu gry będą tutaj też różne nagrody. I też za przechodzenie wątku fabularnego. Kończ wymagane aktywności, aby odblokować kolejną nagrodę. Właśnie, tak to będzie wyglądać. Misja wypełniona. No i ukończyliśmy misję. I zdobyliśmy kasę, $3000. I zdobyte punkty doświadczenia. Ale ej, ale widzieliście to w ogóle? Najwidoczniej Aiden zna tego gościa, a raczej o nim słyszał, że widać, że to jest jakiś taki koleś, który rządzi w pewnym sensie taką, powiedzmy, własną organizacją przestępczą, taką własną mafią, który i sieje postrach chyba po całym, jakby powiedzieć, całym Chicago. Patrzcie, system City Owsu, tu, a tutaj tylko wieżyczki, okej, okay. I nawet tutaj. Więc coś tak myślę, że tutaj trzeba po prostu włamać się do centrum kontroli City Owsu, żeby odblokować te wszystkie wieżyczki. Tutaj akurat je mamy i tutaj też. Ale zauważcie, że ten koleś wydaje się naprawdę niebezpieczny, a poza tym taka scenka z tym Lucky Quinn, czy jakoś tak się nazywa, was tym staruszkiem,
o którym Aiden ma złe zdanie, który zamordował właściwie tego naszego klienta. No to ta scena mi trochę przypomina scenę z filmu Jack Reacher. Nie uważacie? Bo mi się tak coś kojarzy. O, patrzcie, i rozumiem ten telefon. We need to meet. Meet? What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. Okej. Akurat zadzwonił do nas Bad Boy z tej organizacji DedSec i prosi nas o spotkanie, czyli można powiedzieć, że spotkamy taką, powiedzmy, tajemniczą postać, tajemniczego znajomego Aidena, z którym Aiden rozmawia. Ale to może zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Po tym wszystkim, gdzie akurat mieliśmy takie pierwsze, taki samouczek misji online. I jeszcze ta misja, gdzie musieliśmy wykonać zlecenie dla Jordiego, więc ona się go część pracy, jedną z jego prac. Jedną z jego rzeczy. Bardziej nie pracy, a bardziej jedną z jego rzeczy, zleceń. Mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i komentarz pod filmem. A my się widzimy w następnym odcinku i zobaczymy, kim jest tak naprawdę Bad Boy, którym Aiden ma z nim kontakt i z którym współpracuje właśnie. Na razie to na tyle, więc cóż, to na raja, spadam! Pum!